Obecnie gmina składa projekt do działania 9.3, z którego chce pozyskać pieniądze na budowę hali sportowej w Mazańcowicach. Radny Mroczko przytoczył założenia programu, z których wynika, że dofinansowanie z tego źródła jest możliwe tylko dla budowy obiektów sportowych, które znajdują się poza infrastrukturą szkolną. Radny Osuch złożył jednocześnie wniosek o uznanie budowy hali w Mazańcowicach za priorytetową. Wniosek został odrzucony. I to jest dla mnie troszeczkę niejasne, dlatego że według tego wynika, że według wójta naszej gminy boisko przy gimnazjum Mazańcowica, a więc szkole, która nie posiada żadnego innego boiska, a także hala lekkoatletyczna, która przecież z tego, co wiem, ma być ściśle zintegrowana z obecnie istniejącą salą gimnastyczną, tam jest nawet przewidziane z tego, że pamiętam, wspólny rozbieg do skoku oczyszczeń podwyższone specjalnie drzwi, według pana wójta są niepowiązane z infrastrukturą szkolną. Z tego co wiem, to wójta sięgną opinii sołtysa Jerzego Sobieskiej Mazańcowic. I mam pytanie do sołtysa Mazańcowic. Czy sołtys Jana Sołecka Mazańcowic były informowane o tym, czy podejmowane opinii przez wójta i radny, że wójt złożył do RPO wniosek na boisko i halę gimnastyczną przy gimnazjum Mazańcowicach w działaniu programu unijnego, w którym nie wolno składać wniosków na projekty powiązane z nauką szkolną. Następnie mam pytanie do wójta. Skoro to ma być przy gimnazjum, czy były zasięgane opinie sołtysów i rad sołeckich miejscowości, które również korzystają z tego gimnazjum, a więc Międzycza Dolnego, Międzycza Górnego? Pytanie, bo z tego co wiem, to nie były. Nie wiem dlaczego. I pytanie następne, jeżeli to będzie boisko, miało być, no to już myślę, że nie będzie, tak, pytanie jest imienia aktualne. Czy wtedy byłoby wykorzystane z gimnazjum również, jako nie powiązane ze szkołą? Mam pytanie dotyczące tej hali, bo z tego co słyszę, hala zostaje w programie RPO 93. Kto zwróci dofinansowanie, jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie, a potem eksperci lub kontrola RPO stwierdzi, że inwestycja jest powiązana ze szkołą? I mam w związku z tym propozycję, aby uzyskać pisemne potwierdzenie, że RPO na lokalizację hali sportowej w stosunku do szkoły Mazańcowica akceptuje takie rozwiązanie. Panie wójcie, to nie jest śmieszne. Dzisiaj jest tak. Wszystkie informacje na pustce są dobre, dopóki nie wchodzi ktoś kontrolujący. W związku z problemami, jakie radni mają z udostępnieniem przez referat organizacyjny protokołów sesji, radny Mroczko zawnioskował o udostępnienie protokołów w formie elektronicznej w internecie. Na wniosek radnego Mroczko stosowna komisja odmówiła udostępnienia protokołów za pośrednictwem e-maila do wszystkich radnych. Myślę, że pan przewodniczący jako przewodniczący komisji nam wyjaśni, dlaczego, jakim grzechem, jakim przestępstwem jest przesłanie protokołu radnym mailem. Gminy Kozy, Wilkowice, Wilamowice, Porąbka wdrażają całe systemy elektronicznej komunikacji z obywatelem, a w gminie Jasienica radny na buta musi przybiec do gminy, usiąść w biurze, czytać protokół i robić ręczne notatki, bo tak nawet czytałem, że nie wolno zrobić kserokopii, tylko sama notatki ręcznie zrobić. To jest gmina Jasienica, bardzo nowoczesna gmina. Dlaczego, panie wójcie, nie proponował pan radzie gminy Jasienica złożenia wniosku w wielu programach działania unijnych, które stwarzały szanse na znaczące dofinansowanie projektów gminnych w ramach regionalnego programu operacyjnego wojewódzkiego? Bardzo bym prosił, panie wójcie, aby ograniczył pan swoje odpowiedzi się do RPO WSR, bo w tym zakresie była interpelacja zapytania. W odpowiedzi wójt zauważył, że to, co się dzieje w gminie, to wręcz szok, zgodnie z obrazem przedstawionym przez radnego Mroczko. Gratuluję panu prezentacji. Naprawdę, pod względem naukowym, zrobił pan bardzo dobrą pracę. I muszę panu tego pogratulować. Naprawdę poświęcił pan wiele czasu, energii i jako historyk byłby pan na pewno świetnym naukowcem jako zapisywanie tego, co było albo co mogło być. I to jest największe moje ubolewanie, że to wójt jako organ wykonawczy musi całą pracę wykonywać, śledzić wszystkie programy i przedstawiać propozycje. Również pan, jako radny, jako szef tej komisji, no, mógł się wykazać wtedy tą wiedzą, a nie dzisiaj przedstawiać, co by było, gdyby było. Dlaczego pan
tak pracował, że Pan tego nie zaproponował Radzie, nie przegłosował i nie kazał wójtowi złożyć wniosku. No tu ma Pan grzech zaniechania i to wielki. Naprawdę przygotował Pan prezentację dla siebie idealną. Cieszę się, że telewizja jest. Naprawdę. Bo to jest obraz, jak Pan postrzega pod względem problem i chce Pan, nie wiem, przedstawić drugą stronę, która była tyle razy dyskutowana, a jak jest w rzeczywistości i niech to ludzie wiedzą. Wójt stwierdził, że odnoszenie się tylko do linii programów RPO nie jest obiektywne. Wójt poradził, aby radny zapoznał się z podsumowaniem roku zamieszczonym w miesięczniku Jasienica dotyczącym pozyskanych dla gminy środków pieniężnych. Szanowni Państwo, to nie jest tak fajnie pod publikę przedstawić, że nie złożyliśmy w tym działaniu, w tamtym działaniu, ale trzeba mieć raz, że finansowanie. I tak jak dzisiaj mamy na sesji punkty nadzwyczajne, żeby wprowadzić Orlika, żeby wprowadzić uzupełnienie programu transgranicznego o finansowanie. I jesteśmy cały czas na granicy i kalkulujemy z Panią Skarbnik, czy wystarczy w tym roku, czy nie wystarczy. Czy przekroczymy barierę 15%, czy nie. My za to odpowiadamy. Tym się różnimy z Panem Radnym Mroczką, że ja odpowiadam jednoosobowo całym majątkiem. No a Pan no, odpowiada tylko za to, co Pan powie. No i to wszystko. Wójt stwierdził, że złożenie wniosków we wszystkich programach, które wymienił radny Mroczko, wiązałoby się z przygotowaniem dokumentacji i ogromnymi kosztami, które zablokowałyby budżet gminy. Wójt odpowiadał po kolei na wszystkie pytania radnego Mroczko. Ośrodek zdrowia w Międzyrzeczu wyremontowano od podstaw. Ośrodek w Jasienicy jest gotowy projekt remontu, gmina czeka na dofinansowanie. W Mazęcowicach osuszono budynek ośrodka zdrowia. W trakcie jest wykonanie elewacji. W Rudzicy pomalowano ośrodek zdrowia przy użyciu brygady remontowej. Tu Pan przedstawił, że 11 wniosków dostało dofinansowanie. No nie przedstawił Pan też wszystkich. A na to wiedzę mam. Wilanowice wystartowały o 10 milionów, poniosły koszty projektu, zabezpieczenia. Troszkę ich to kosztowało i nie dostały. Tak bywa. No, tu Pan jest tylko w stanie tyle powiedzieć. Ale to nie tak bywa, ponieważ było trzeba dokończyć. Ale proszę Pana, to trzeba ponieść koszty. Projekt na 10 milionów zlecić i wykonać i dostać pieniądze. Przepraszam bardzo. To są duże pieniądze. Przez okres 10 lat staraliśmy się, aby wymienić praktycznie wszystkie piece na gazowe w tych oświatowych obiektach. One są w różnym stanie dzisiaj. Przy remontach Mazańcowic wymieniliśmy nową kotłownię. W Jasienicy, w Rudzicy. Przecież te obiekty, które przebudowywaliśmy, myśmy nie patrzyli, co jeszcze można zrobić i przerzucić to następnemu, tylko jak szła kompleksówka, tośmy jeszcze przebudowali to, co nas bolało. Fakt, że było trzeba zapłacić. No ale co się nie robi dla dobra dzieci? I naprawdę na głowie staje, żeby to argumentować. Jak? Ponieważ mamy punkt informacji transgranicznej i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu przyznany w JAP 2. Więc w przyszłości będzie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. I idąc tym torem, chcę przedstawić, że filią tego organizmu będzie to, co powstanie od Niecki basenu w dół w Mazańcowicach. I będzie to ogólnodostępne, niezwiązane ze szkołą, przekazane w użytkowanie dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu filii w Mazańcowicach. Zatrudnimy tam instruktora, który to będzie otwierał, zamykał, pilnował, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby młodzież również z tego korzystała. Ale podstawą, i tego Pan nie doczytał, jest kwestia użytkowania powstałej infrastruktury ogólnie dostępnej. I tu również rozmawiałem z Panią, akurat dyrektor, wicekierownik chyba, Kleszcz. I przedstawiłem, czy jest taka możliwość. I dostałem informację, i to mnie utwierdziło w tym, że jeżeli nie jest to tylko dla szkoły, a będzie to w użytkowaniu później Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, to jest taka możliwość. Jak będzie...